Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Jesteśmy w okolicy Zalewu Pasternik. Zagospodarowanie tej części miasta to niewątpliwie jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych obecnie trwających na terenie naszego miasta. A o szczegółach tej inwestycji opowiedzą dzisiejsi goście. Witam serdecznie. Prezydent miasta Starachowice, pan Marek Motery. Dzień dobry. Jest z nami również zastępca prezydenta miasta, pani Elżbieta Gralec. Dzień dobry. Są również przedstawiciele wykonawcy firmy Wojtczak. Są z nami kierownicy, pan Mateusz Ostrowski oraz pan Rafał Rutka. Witam serdecznie również radnych Rady Miejskiej, pana Marka Kamińskiego oraz pana Włodzimierza Orkisza. Oddaję głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Jak każdy mieszkaniec Starachowic, każda osoba przyjeżdżająca do Starachowic, możecie państwo obserwować, jak zmienia się otoczenie zbiornika wodnego Pasternik. Zbiornik, który w 100% należał do Skarbu Państwa i należy, został przez gminę w ostatnich latach oczyszczony dzięki pozyskanym przez nas środkom europejskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonaliśmy także zagospodarowanie tej grobli, która przechodzi przez środek zbiornika. Natomiast kolejnym etapem jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej. Ta północna linia brzegowa to jest tak zwana łąka, która jest pomiędzy zbiornikiem, a pomiędzy torami kolei. Ten teren przede wszystkim należał do PKP, czyli do Polskich Kolei Państwowych. Udało nam się dograć sprawy własnościowe, formalności tak, aby można było ten teren sensownie zagospodarować i to się w tej chwili dzieje. Dzieje się to dzięki pozyskanym środkom przez miasto Starachowice z dwóch różnych źródeł. Z projektu związanego z rewitalizacją, czyli środków europejskich pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które środki przeznaczamy stricte praktycznie na budowę przejścia nad rzeką Kamienną, czyli mostku na rzece Kamiennej, która łączy groble właśnie z północną linią brzegową. To, co się tu dzieje, szanowni państwo, to budowa między innymi ciągów pieszych, to zagospodarowanie tych pomostów, które budujemy przy zbiorniku wodnym, to między innymi realizacja placu zabaw, na którym znajdują się urządzenia dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takich zabawek do tej pory na naszych placach zabaw niestety brakowało. Staramy się to nadrobić właśnie budując tu takie miejsca przy Pasterniku. Powstaje także skatespot. Te urządzenia, o których powiedziałem, to między innymi huśtawka, która jest tu montowana, ale także trampolina, która jest robiona. Są oczywiście także nasadzenia zieleni, pojawia się oświetlenie. W ramach tego zadania pojawia się także oświetlenie od tego ciągu przy północnej linii do ulicy Kieleckiej, czyli teren przy Pasterniku będzie oświetlony tu wzdłuż północnej linii brzegowej Pasternika, następnie nad mostkiem na rzece Kamiennej, aż do ulicy Kieleckiej. Później na wysokości użytku ekologicznego oświetlenia brak, natomiast 400 metrów oświetlenia już wykonaliśmy od ulicy Radomskiej na grobli. Tyle tytułem wstępu. Ważne, może bardzo ważne, przynajmniej ze względu takich finansowych, jest to, że projekt ten jest finansowany w 95% ze środków zewnętrznych, które pozyskało miasto. Czyli na 9 700 000 zł, które kosztuje realizacja tych wszystkich prac, to 95% są to środki pozyskane ze środków zewnętrznych. A mówię o tym dlatego, że gmina posiada środków własnych około 7 000 000 zł z podatków lokalnych, które można przeznaczyć na budowę, na inwestycje różnego typu. Natomiast w tej chwili jesteśmy w stanie wykonać tych inwestycji zdecydowanie więcej, właśnie dlatego, że pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł po to, żeby jak najwięcej inwestycji, remontów realizować na terenie naszego miasta. Pan prezydent tutaj już w większości wszystko powiedział. Obecnie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych, tak jak sam termin wskazuje, musimy już tutaj wszystko kończyć. Zakończyliśmy takie najgrubsze roboty ziemne. Mamy wszystkie roboty takie pozakańczane. Teraz skupiamy się w większości na pracach wykończeniowych. Są właśnie montowane elementy małej architektury, jak tutaj widzimy za nami. Są montowane jakieś ostatnie barierki. Plac zabaw jest kończony. Może to jeszcze właśnie tak troszkę strasznie wygląda, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Zieleń, którą tutaj zaczęliśmy sadzić, daje bardzo duży efekt, także
z dnia na dzień jest już tutaj coraz lepiej. A mostek jest drugim etapem, który będzie wykonany w przyszłym roku, czyli w przyszłym roku będziemy mogli już przejechać i ścieżką rowerową, i chodnikiem właśnie do grobli i spacerować. Na dłuższą metę mamy także połączenie naszego miasta ścieżkami rowerowymi z dwoma ościennymi gminami, czyli z gminą Brody i z gminą Wąchock. Tak jak tutaj, prace związane z przygotowaniem dokumentacji, z dograniem formalności związanych z gruntami trwało bardzo długo, tak tam też jesteśmy przygotowani na taki długi marsz po to, żeby ostatecznie mógł się zakończyć sukcesem, czyli zrealizowaniem tych ścieżek rowerowych do ościennych gmin. Najlepiej tak, żeby połączyć po prostu nasze zbiorniki wodne, które znajdują się na rzece Kamiennej, czyli zbiornik w Wąchocku, zbiornik Pasternik, zbiornik Piachy i zbiornik oczywiście w Brodach. To jest cel na kolejne lata, który będziemy starali się konsekwentnie realizować.